Dziś w świecie bardzo modne są różne diety: te, które poprawiają zdrowie, poprawiają psychikę, poprawiają nasze ciało. Dla nich ludzie nawet są w stanie wiele się wyrzekać, po to, aby coś osiągnąć. Dzisiaj słowo Ewangelii mówi nam także o tym, czym karmimy się. Jezus mówi, Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jaki to pokarm, który daje życie wieczne? Jest nim sam Jezus Chrystus. Nie wystarczy więc dbać tylko o własne ciało, by pięknie wyglądać, innym się podobać, a w środku być pustym. Umierać w środku. Ten chleb, o którym mówi Chrystus, daje nam życie, które nie przemija. Daje nam ducha mocy, ducha odwagi. Czy pragnę tego chleba jak najczęściej? W pięknej naszej modlitwie do Ojca wołamy chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Jako człowiek wiary mogę codziennie, będąc nam przy świętej. Przyjmować Chrystusa do swego serca. Ale czy jest we mnie takie pragnienie? Czy tylko może jedne święta, drugie święta, jakaś okazja w ciągu roku? To jest jednak droga do umierania, umierania duchowego. Chrześcijanin to ten, który pragnie życia duchowego, pragnie życia w jedności z Chrystusem. Kto spożywa moje ciało, i piję krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Czy chcę trwać z Jezusem nieustannie? Czy każda Eucharystia jest dla mnie tym prawdziwym zaproszeniem, aby właśnie ja był w nim, a on we mnie? Tak jak te wspaniałe diety są pragnieniem ludzi, takie my pragnijmy tego chleba prawdziwego, chleba żywego który daje nam zbawienie.